Bedeker portafidei. Powiedz mi, co myślisz o świecie, o życiu, o sobie, o swojej pracy, o swojej przyszłości, o swojej rodzinie, dzieciach, współmałżonku, może o kościele, może czasami o Bogu? Co graci w duszy? A ja powiem Ci. Jakim jesteś człowiekiem to daleka parafraza słów świętego Augustyna, który tak oto wyraził się dosadnie, powiedz mi, jak się modlisz, a powiem ci, kim jesteś, i czy na dobrej drodze się znajdujesz. Bedeker, porta Fidei. Obserwujemy. Dzisiaj we współczesnym świecie odejście wielu ludzi od Pana Boga, od samej idei wiary, już nie tylko kościoła, ale samej idei wiary, od osobowego Boga. Coraz więcej osób korzysta, jak dowiadujemy się, z różnych mediów, z usług wróżek. A są to przecież okultystyczne praktyki, czyta horoskopy, przepowiednie, tym samym niejako wpędzając siebie w ślepy zaułek rozumienia tego, czym człowiek powinien być od środka, czym się karmić i ku czemu zmierzać. Po prostu zatraciliśmy w dużej mierze. Cel naszej drogi. Zatarł się przed nami ten ostateczny szlak, który prowadzi do zbawienia ofiarowanego nam przez Pana Boga. Nie każdy może wierzyć w zbawienie. Niektórzy wierzą w reinkarnację, w to, że można wracać w nieskończoność po śmierci cielesnej w nowym. Wcieleniu w nowej postaci, niekoniecznie człowieka, zwierzęcia, robaka, na ten świat, by odkupić swoje winy, by przejść swoją karmę, ale czy miałoby to sens? Biblia mówi wyraźnie: człowiekowi postanowione raz umrzeć, a potem sąd. A zatem, mało mamy czasu, nie marnujmy go na głupstwa. Potrzebujemy oczyszczenia, katarzis, odnowienia w wierze. Błogosławiony Jan Paweł II w liście na rok, na zakończenie roku 2000, wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa, napisał w końcowych frazach Duk in altum, wypłyń na głębie. O jaką głębie chodziło papieżowi? O głębie duchową, głębie serca, o głębie poszukiwania i poznawania Boga, ale nie na ścieżkach wymyślonych przez człowieka, tylko na drogach, które Bóg objawia człowiekowi. Ale nie zapominajmy, że Bóg objawia się tym, którzy są pokornego serca, bo pysznym sprzeciwia się. A pokornym daje łaskę. Duchowość zatem, jak mówi święty Paweł, to życie według ducha, którego otrzymaliśmy od samego Pana Boga w chwili Chrztu Świętego, kiedy uczynił z nas swoje tabernakulum, swój namiot, swój dom na ziemi, zamieszkał w naszej nieśmiertelnej, rozumnej duszy. I w naszym ciele. Podążać za natchnieniami ducha nie jest rzeczą prostą, zwłaszcza, że oprócz wymienionych wcześniej zagrożeń, pułapek duchowych, istnieje przecież również realna, osobowa, złośliwa, nienawistna siła, którą jest szatan, demon. O nim też trzeba pamiętać. Że to jest wróg naszego zbawienia i tym, którzy próbują sam z, własnej, z własnego doświadczenia kapłańskiego, z konfesjonału, z rozmów, z posługi modlitwy, wiem, że jeśli ktoś przeżywa swoje katarzy, oczyszczenie, próbuje wypłynąć na głębie, by poznać głębiej Boga, Jego. Miłość, rozeznać Jego obecność w swoim życiu, by zacząć żyć życiem Chrystusa w kościele i z Kościołem, poczuć miłość również wspólnoty Kościoła, wtedy szatan im bardzo przeszkadza. A zatem potrzeba otwarcia na ducha świętego, który przychodzi przez posługę Kościoła świętego. I znowu zacytuję. Świętego Augustyna, który rzekł: Na tyle masz w sobie ducha świętego, na ile jesteś posłuszny Kościołowi. Dzisiaj wielu próbuje ogłaszać się prorokami i uzdrawiaczami Kościoła. Nauczania magisterium tysięcy lat, naprawiania tego nauczania, poprawiania. Papieży, który ostatniego wieku łącznie z ostatnim Janem Pawłem błogosławionym czy Benedyktem XVI. A przecież oni, jako następcy Chrystusa, głoszą nam nieomylną prawdę Bożą i wskazują drogę prawdziwej duchowości, życia duchowego. Ci naprawiacze Kościoła nie mają nic wspólnego z autentycznym. Życiem duchowym. Życie duchowe bardziej jest dla nich próbą rozbudzenia sensacji, emocji, niezdrowych emocji, a nawet poddania się pod działanie złego ducha, niż pójściem prostą, zwyczajną, normalną drogą, którą Chrystus pozostawił nam w kościele. Duchowość musi być zatem. Podążaniem za Chrystusem prostym, ubogim, rozmodlonym, skromnym, pokornym i posłusznym. Bedeker portafidei